Siema, z tej strony Kołodron i witam Was wszystkich, moi drodzy, w 11 odcinku informacyjnym. Zaczynamy! Po pierwsze, moi drodzy, seria Zagrajmy w Postal 2 zakończyła się. No i moi drodzy, standardowo chciałem Wam podziękować za to, że uczestniczyliście podczas tej serii, że dawaliście łapki w górę, komentowaliście. No i przede wszystkim też chciałbym Wam podziękować za to, że seria właśnie Postal, Zagrajmy w Postal 2 cieszyła się większą popularnością niż seria Zagrajmy w Twierdza. Tak więc jest to według mnie, wydaje mi się, taka mała oznaka tego, że ten kryzys, ja to nazwałem kryzys na moim kanale, pomału właśnie się tam oddala i pomału przemija. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Po drugie, moi drodzy, jak to zwykle bywa, po zakończeniu jednej serii rozpoczynam serię następną. No i moi drodzy, mam nadzieję, że to, co Wam teraz powiem, pokażę, zaprezentuję, wielu z Was ucieszy, wielu z Was właśnie zadowolę tym faktem, ponieważ ja, moi drodzy, słucham moich widzów, ja Was słucham, ja wiem, czego Wy tam mniej więcej ode mnie oczekujecie. Tak więc, bez zbędnego gadania, oto moje propozycje na kolejne serie Zagrajmy w, oto moje tytuły. Są to Fahrenheit, Floodout, Painkiller, Soldier of Fortune, Call of Duty, Grand Theft Auto San Andreas, Max Payne 3, Mafia 2, Sąsiedzi z Piekła Rodem 2 na wakacjach, Twierdza Krzyżowiec, Postal 2 Apocalypse Weekend, The Walking Dead, czyli tam żywe trupy, Dead Island, Mortal Kombat Complete Edition. Tak, moi drodzy, aż 14 tytułów. Mam nadzieję, że teraz większość z Was się cieszy, większość z Was już się wzięła za oddawania swoich głosów. Oczywiście możecie tutaj głosować standardowo przez stronkę Strafpol. No i moi drodzy, troszkę o tych grach teraz wspomnę, ponieważ gry typu Fahrenheit, Floodout, Painkiller, Soldier of Fortune są to gry ze starej puli, tak? Są to gry ze starej puli. Jednak tutaj Call of Duty, Grand Theft Auto San Andreas, Max Payne 3, Mafia 2, Sąsiedzi z Piekła Rodem 2 na wakacjach, Twierdza Krzyżowiec, Postal 2, Apocalypse Weekend. Są to gry, nie licząc Call of Duty, od GTA aż po Postal 2, Apocalypse Weekend. Od GTA San Andreas, przepraszam, aż do Postal 2, Apocalypse Weekend, zakręciłem się. Są to kontynuacje gier, tak? Czyli na przykład zrobiłem GTA 3, GTA Vice City, czas na GTA San Andreas. Zrobiłem Maxa Payne 1, 2, czas na Maxa Payne 3 i tak dalej. Ale co właśnie z pozostałymi seriami? No to może po kolei. Jeśli chodzi o serię Call of Duty, o grę w propozycjach Call of Duty, jest to bardzo fajna gra wojenna, opowiadająca właśnie o wydarzeniach w II wojnie światowej, podczas II wojny światowej właściwie. Absolutny klasyk, kto nie słyszał Call of Duty, chyba nikt. Tak więc też dlatego właśnie ta seria może prawdopodobnie później się pojawić, gdyby wygrała oczywiście głosowanie, na moim kanale. Następna gra, no, The Walking Dead, Żywe Trupy. Dlaczego? Ponieważ ta gra ma tak miażdżącą fabułę, mimo że jest świeżą grą dosyć, to po prostu ma tak miażdżącą fabułę, tak wciągającą, zaskakującą fabułę, że teraz po prostu już można ją okrzyknąć klasykiem, dlatego też tą grę wybrałem. No i to by było tyle, jeśli chodzi o grę Dead Island. Jest to kompletny kontrast między właśnie w ogóle te dwie gry, Dead Island i The Walking Dead, stanowią o apokalipsie zombie. Jednak w The Walking Dead mnóstwo aspektów było postawionego na fabułę, a mniej na rozgrywkę. A w Dead Island jest zupełnie odwrotnie. Fabuła jest po prostu wtórna, wyzuta, średnia, słaba, ale rozgrywka jest perfekcyjna. No i też, że gra pochodzi z rodzimego studia Techland. Tak więc postanowiłem tą grę nagrać, ponieważ tą grę grało mi się znakomicie. No i kolejny tytuł, który się pojawił. Mortal Kombat Complete Edition. Dlaczego? Ponieważ miałem w planach nagrać bodajże Mortal Kombat Arcade Collection, czyli po kolei Mortal Kombat 1, 2 i 3. Ale z racji tego, że nie było spolszczenia do tych gier, to po prostu postanowiłem nagrać Complete Edition. Właściwie wybrać do listy Complete Edition, ponieważ nie jest to dokładny remake tych pierwszych trzech części, ale jest to, nie wiem jak to się nazywa, nieistotne. Po prostu ma mnóstwo nawiązań do tych pierwszych trzech części oldschoolowych,
A przy okazji dopełnia pewne fakty, gra ma fajną grafikę, więc też będzie i czego posłuchać i na co popatrzeć, tak więc... No, to by było na tyle, moi drodzy, macie 14 gier do wyboru, tak więc wydaje mi się, że teraz no, zaspokoję wasze wszystkie potrzeby, że będziecie po prostu zadowoleni. Po trzecie, moi drodzy, zapewne też wielu z was zadaje sobie teraz pytanie, bardzo istotne pytanie, gdzie jest Gothic 3? Przecież Gothic 3 też jest kontynuacją, prawda? Zrobiłem Gothica 1 i 2, to wypada robić Gothica 3. Jednak, Gothic 3 jest strasznie długą grą. Wiem, że Gothic 3 zajmie mi około 200 odcinków, mnóstwo czasu zabrałby mi Gothic. Jeszcze nie mam aż takiej chrapki na takiego rasowego RPGa właśnie, jakim jest Gothic 3, tak więc po prostu tej serii, która będzie następną, obojętnie która gra by wygrała, po prostu w losowaniu, w głosowaniu pojawi się dopiero wtedy Gothic 3. I to by było tyle. Po czwarte, moi drodzy. Ja spełniłem wasze oczekiwania. Dobrałem mnóstwo gier, po prostu spośród których każdy wybierze coś dla siebie. Tak więc ja też, moi drodzy, od was oczekuję, że obojętnie, która seria teraz przejdzie, obojętnie, która, będzie bardzo, bardzo, bardzo dobrze przez was odebrana. Będzie odebrana na poziomie Gothica 2 od Skruka, albo nawet lepiej. Tego, moi kochani, od was oczekuję. No i mam nadzieję, że te moje oczekiwania w jakikolwiek sposób po prostu spełnicie. Mam po prostu, moi drodzy, taką szczerą nadzieję. Po piąte, moi drodzy, tak akurat fajnie się składa, że Postal 2 był 10. serią na moim kanale, którą udało mi się zrobić. Tak więc, że z racji tego, że po prostu minęło te 10 serii, chciałbym poniekąd podsumować te wszystkie serie właśnie, które do tej pory przewinęły się przez mój kanał. Tak więc, moi drodzy, może zacznijmy po kolei. Pierwszą serią, którą nagrałem na moim kanale, była oczywiście seria Zagrajmy w Gothic. Gothic był swego rodzaju taką, jakby to ubrać ładnie w słowa, szeroką przystanią, dzięki której mój kanał mógł po prostu wypłynąć na szerokie wody. Dzięki tej serii zdobyłem naprawdę dużą popularność, nabrałem bardzo dużo widzów. Bardzo przyjemnie nagrywało mi się tego Gothica, naprawdę mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia z tą grą. No wiadomo, pierwsza seria, zawsze jest tam jakiś ten sentyment, prawda? Kolejną serią, którą nagrałem na moim kanale, było GTA 3. Pierwsze trójwymiarowe GTA, które też bardzo dużo popularności mi przysporzyło, mimo że nie było tak aż dobrze odebrane jak Gothic, ale GTA 3 też, dzięki oczywiście swojemu niepowtarzalnemu, mrocznemu klimatowi, nagrywało mi się świetnie. Po GTA 3 przyszedł czas na Max Payne'a 1. I ta seria jest najlepiej oglądaną serią do tej pory na moim kanale. Z tego co się orientuję, teraz pierwszy odcinek z Max Payne'a 1 ma ponad 4000 wyświetleń. Ludzie, to jest dla mnie kosmiczna liczba, mimo że seria była krótka, bo tylko 15 odcinków, ale naprawdę też nałapałem dużo, dużo widzów. Bardzo przyjemnie mi się nagrywało. Polski dubbing, mistrzostwo. Kolejną serią była gra Mafia The City of Lost Heaven. Gra, która traktowała o latach 30, o mafii, wiadomo, te klimaty, piękna gierka. Mimo że troszeczkę bałem się o prawa autorskie, ale nagrywało się naprawdę przyjemnie. Mimo że z tego co pamiętam, Mafia bardzo długo mi się renderowała, około 4-5 godzin było renderowanie jednego odcinka, więc z tym renderowaniem była troszeczkę miazga, ale generalnie oprócz tego było naprawdę, naprawdę super. Kolejną serią po Mafii była seria Grand Theft Auto Vice City, GTA Vice City. Tutaj dopiero się bałem o prawa autorskie. Już każdy odcinek to była niepewność, czy YouTube się przyczepi, czy nie. Jednak odpowiednie wyciszenie radia w grze naprawdę dało radę. No i dzięki temu właśnie nagrałem całą serię. Klimat lat 80. według mnie najlepsze. Tutaj soundtrack z GTA w ogóle, mimo że nie grałem w GTA 5. Ale naprawdę soundtrack GTA Vice City wymiata, ogólnie klimat jest piękny. No i po GTA Vice City przyszedł czas na serię Gothic 2 od Skruka. 140 odcinków. Seria, która po prostu napędziła koło zamachowe mojego kanału tak mocno, że naprawdę nie spodziewałem się, że ta seria będzie aż tak pozytywnie odebrana.
najlepszy odcinek, najlepiej oglądany i najlepiej chyba, znaczy nie tyle co oglądany, ale najlepiej oceniony, to 72 łapki w górę. Tak więc po prostu ogień. Chociaż bywało podczas tej serii tak, że już nie chciał mi się tak mocno nagrywać. Ale no, na całe szczęście dałem radę i jestem z tego faktu naprawdę zadowolony. Kolejną serią była krótka, bardzo krótka seria, Sąsiedzi z piekła rodem Słodka zemsta. Seria, która trwała tylko 6 odcinków, ale była naprawdę przepozytywnie odebrana na moim kanale. Śmieszna gierka, pozwala się rozluźnić, pośmiać się na pewno. Dobra seria, naprawdę. Fajnie było. Kolejna seria. Max Payne 2, Upadek Maxa Payne'a. No tutaj z tą serią, mimo że gra świetna, ale z tą serią zaczęły się kłopoty na kanale. Zaczął się taki kryzys, który naprawdę no ciężko odbierałem. Grało się dobrze, ale oglądalność była biedna po prostu. Tyle, ale i tak miło ją wspominam. Kolejna seria, Twierdza. Grę, którą nagrywało mi się bajecznie. Naprawdę, nagrywało mi się świetnie, po prostu nie chciało się odchodzić od komputera, wciągała mnie niemiłosiernie, nawet Gothic mnie tak nie wciągał. Ale seria była bardzo, bardzo, bardzo biednie oglądana, niestety to mnie później troszkę zniechęciło, ale mimo wszystko udało mi się rzucić ponad miesiąc, miała chyba 32 odcinki, ale praktycznie codziennie pojawiały się odcinek, nawet dwa. Tak więc, mimo wszystko było fajnie, mimo że tutaj kryzys na moim kanale osiągnął właściwie najwyższy pułap. No i Postal 2. Gra tak chora, tak ryjąca głowę, że to jest ogień. 14 odcinków serii. Gierka super. Oglądalność już lepsza niż w przypadku Twierdzy. Wydaje mi się, że Postal pozwoli mi troszeczkę wyjść z tego właśnie takiego jakby to nazwać, kryzysu na moim kanale. Dzięki czemu właśnie tą serię też fajnie mi się wspomina, mimo że niedawno ją skończyłem. No i moi drodzy, to było podsumowanie takie, wiem, że krótkie, wiem, że trochę słabe tych moich 10 serii, które nagrałem, ale naprawdę no warto było, no 10 serii pierwszych, no warto troszeczkę do tego wrócić. No i po szóste, moi drodzy, też miałbym prośbę do was, ponieważ do tej pory jedna osoba, już zapomniałem nawet nazwy, przepraszam, robiła miniaturki do moich filmów na YouTube, jednak teraz ta osoba, nie wiem, czy po prostu nie ma czasu, czy wydaje mi się, że nie ma czasu, że trudno ją złapać na mailu czy gdziekolwiek, tak więc prosiłbym, jeżeli ktoś byłby chętny współpracować, gdyby ktoś był chętny robić dla mnie miniaturki, to żeby po prostu napisał w komentarzu pod tym filmem, że wyraża taką chęć, żeby po prostu dla mnie robić miniaturki, no i wtedy tam dogadamy się drogą mailową, czy tam jak będziecie chcieli. No, ten film trochę się przedłużył, informacyjny, ale co tam. No i moi drodzy, to by było właściwie tyle, co miałem powiedzieć, co powiedziałem. Moi drodzy, głosujcie na następną serię. Jak uznam, że tam odpowiednia ilość głosów jest już w puli, to po prostu serię zakończę, to ogłoszę. No i moi drodzy, to by było właściwie na tyle. Okejka, moi drodzy, ten filmik informacyjny zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie informacyjnym. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć!